Hej, hej, kochani, witajcie drogie skorpiony w odsłonie na kwiecień 2023. Sprawdzamy sobie motyw przewodni miesiąca. Karty były potasowane, lekko je doenergetyzuję. Tasując po raz kolejny i sprawdzimy sobie temat dominujący w kwietniu 2023 roku. Poproszę, skorpiony, motyw przewodni miesiąca. Odwrócony pasz denarów. Porzucanie pracy w połowie drogi. Może was ogarnąć tak zwany leń. Tu jest taka energia zniechęcenia, czasami problemów z naszymi dziećmi. Mamy takie osobniki wycofane, autystyczne, bądź też osoby mające problem z koncentracją i z nauką, zwyczajnie. Więc tematów bardzo wiele, w zależności od tego, czy jesteście rodzicami, czy nie. Co tu jeszcze może być? Odwrócony paź denarów właśnie mówi, że coś tutaj rozgrzebaliśmy, rozpoczęliśmy jakiś etap, ale to stoi w miejscu, to jakby nie ma tego ciągu dalszego, przynajmniej w kwietniu, nie? Może być taka akcja zatrzymania jakiegoś projektu, na przykład zawodowego. To jest energia, która mówi o czymś świeżym, młodym, o czymś niedojrzałym, czymś w zalążku, o pierwszym etapie jakiegoś przedsięwzięcia. Bądź o naszym dziecku, oczywiście. Ta energia wymaga zajęcia się nią po prostu. Takiej wymaga większej koncentracji, przyjrzeniu się po prostu też terenowi zarabiania pieniędzy po prostu, nie? Pytanie, czy skorpion jest odpowiednio przygotowany do wykonywania powierzonych mu zadań w tym miesiącu? Różnie tutaj jest. Czasami nie mamy odpowiednich kwalifikacji, trzeba się douczyć, coś doszlifować. Mamy takie poczucie, że na przykład przyjmujemy jakąś ofertę, ale ona nie spełnia naszych standardów, różnie finansowych, moralnych. Kwestią sporną mogą być dzieci, mogą być pieniądze, albo czasami po prostu ktoś się nie wywiązuje ze swoich obowiązków wobec partnera i wobec dzieci nie chce płacić, albo mamy taką energię, że kobiety tu często chcą znaleźć takiego biznesmena, nie? A mężczyzna z kolei pielęgniarkę, która będzie się nim opiekowała. Kolejna odsłona to zmęczenie. Czym tu skorpion tak naprawdę jest zmęczony? Sam może nie potrafić podać powodu. Dlaczego tutaj porzucamy w połowie drogi albo na początku drogi różne rzeczy? Bo brakuje nam wytrwałości, nie? Paź denarów w odwrocie mówi: brakuje mi wytrwałości. Ja się nie dość mocno na tym czymś koncentruję. Na przykład nie dość poważnie traktuję studia. Może tu być jakiś skorpion, który na przykład studia porzuci, nie? W kwietniu. Może tak być. Albo urlop dziekański weźmie, bo znużony jest, bo chce odpocząć, chce sobie poukładać w głowie na nowo różne kwestie. Takie zmęczenie, taki brak koncentracji, nie? Tu może być na miejscu pierwszym, tylko i wyłącznie. Może być też oznaką zwyczajnej depresji po prostu. Natomiast no, powód gdzieś tam jest pokazany wokół pieniędzy, wokół dzieci, wokół partnerstwa. To tak najbardziej mamy te rewiry. Dobrze. Twoja energia, skorpionie, kwiecień 2023. Twoja energia w kwietniu, jak się tutaj prezentujesz światu i ludziom. No, jesteś zmęczony, taki dobity w tej dziesiątce miacza. Naprawdę. Oczywiście tutaj trzeba pilnować się, żeby nie popadać w jakąś histerię, bo w tej dziesiątce mieczy to tacy czujemy się
zmęczeni i dobici, że już gorzej być nie może. Może być ten spadek sił witalnych, dobijać na was może sytuacja związana z finansami, z dziećmi, albo i nie. Czasami faktycznie składamy wypowiedzenie, bierzemy urlop i przestroga przed tym, żeby pilnować się histerycznie, nie podlegać jakimś takim tutaj wahaniom nastrojów, bo reakcja bywa nadreakcją, tak? Tu za mocno, za bardzo reagujemy w stosunku do bodźca. Różnie możecie tutaj reagować na problemy. Mamy tutaj ciężkie rozstania, energie, które zagrażają naszemu zdrowiu. Jest spadek tych sił witalnych, dlatego esencją tego wszystkiego, ja myślę, że kluczem w ogóle jest zadbać o zdrowie i przywrócić sobie taką energię wiary w siebie i we własną moc, bo może tego po prostu brakować, nie? Nie daj Boże, gdyby tu były jakieś myśli samobójcze, bo czasami tu są takie skrajności, aż do tego stopnia. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że to nie będzie dotyczyło wszystkich skorpionów, na szczęście. Ale wtedy to tutaj praca z psychologiem, nie? Bo tu nie można tego tak po prostu sobie zostawić. Nie można. Czujecie się tacy jakby okradzieni z energii. Okradzeni z energii. Jakby ktoś was obrabował, jakby ktoś was wyczerpał. Jakaś sytuacja was przerosła. I mamy takie utknięcie, nie? Zawsze ta sytuacja mówi po pierwsze, że to jest przejściowe, a po drugie, że trzeba tutaj zmienić ścieżkę, bo nie można właśnie tutaj czegoś kontynuować. Trzeba się z tej sytuacji trudnej uwolnić, nie? To jest taki, że tak powiem, ostatni sygnał. No jest tu ciemna noc duszy. Skorpiony mogą mieć ciężko w tym miesiącu. Zobaczymy, co z otoczenia, czy będzie energia wspierająca, czy nie. Co z zewnątrz płynie do skorpiona. Ojej, jakieś słowa raniące. Wzajemne przerzucanie się winą. Ty jesteś winny, ty jesteś winna. Coś takiego. To jest energia jakby utraty. Tu jakbyśmy po prostu z obu stron widzę taką żałobę. Po jednej i po drugiej stronie. Słowa rzucone na wiatr albo słowa raniące. Gdyby chodziło o chorobę, to ten proces zdrowienia jest jakby przyblokowany. Wymaga jakby dalszych badań, diagnostyki i faktycznie trzeba tu się za zdrowie mocno wziąć. Jeżeli byście tutaj byli w dobrej formie, nie macie problemów zdrowotnych, no to widzę tutaj, jesteście dobici tą sytuacją zewnętrzną, ktoś was tu słowem rani, ma do was pretensje albo chorobliwie jest zazdrosny. Czegoś wam zazdrości, tak? Nie wiem czego. Zazdrościć można tej osobie, która tutaj leży na ziemi, no ale różni są ludzie i zazdroszczą różnych rzeczy. I to nie do końca jest zrozumiałe. To wiecie, to wygląda jakby jak psychiatryk normalnie. Ten kwiecień to wygląda jak psychiatryk. To znaczy relacja między tobą a drugim człowiekiem wygląda jak psychiatryk. Nie to, że cały miesiąc taki będzie, nie? Tylko te relacje z ludźmi po prostu. To czasami też widać, że jedna osoba za dużo, zawsze te trójki mogą implikować po prostu jakiś nadmiar, nie? Że o jedną osobę za dużo, że 2+1 to już tłok. Ktoś tu słowa nie dotrzymuje w kwietniu. Widać, że mija się z prawdą. Jest takie przerzucanie się winą. Przyblokowanie właśnie też tego procesu, który już być może coś szło już dobrze, już było jakieś takie zdrowienie, już tak czuliście wiatr w żaglach a teraz właśnie jest taka sytuacja znowu jakiegoś końca. No bo dziesiątka do tego zmierza, nie? Żeby już coś zakończyć. Wy chcecie coś zakończyć, bo jesteście wyczerpani zdradą, bólem, smutkiem, chorobą. Różne rzeczy nas tu wyczerpują, bo ten cios w plecy, no tu widać, miał miejsce, nie? Czasami jesteśmy zmęczeni opieką nad partnerem, który nie domaga, choruje, albo dziećmi. Jest ochota, chce zacząć od początku, chce się uwolnić od traum przeszłości, chce się uwolnić. Po prostu chce się uwolnić, nabrać dystansu do problemów, nie? Otoczenie wam w tym nie pomaga z całą pewnością, bo trójka mieczy w odwrocie,
To nie jest energia przyjemna, dlatego że tutaj ma jakiś żal do was ten ktoś, nie? Jakiś żal. Że jakoś szansę zmarnowaliście. Ten ktoś też ma takie poczucie, że zmarnował szansę i się biczuje teraz jakąś nieopatrznie decyzją podjętą, więc generalnie to tak, wy chcecie zacząć od nowa, a w otoczeniu ktoś też chce spróbować być może naprawić jakieś szkody i też zacząć od nowa. W każdym razie uważajcie, nie? Uważajcie na te osoby z zewnątrz, bo nawet jeżeli one czasami mówią, poprawię się, będzie lepiej, to jest to dezorientacja, to jest wprowadzenie w błąd. Już na tym etapie czytania mogę poradzić, żeby nie pielęgnować jakichś wyrzutów sumienia, poczucia winy, żeby nie ulegać tutaj zazdrości, strachowi, też nie dać się zastraszyć przez kogoś być może. Z jakąś stratą się trzeba będzie pogodzić i wszystko od nowa zacząć. No, tak wygląda, że tego będzie wymagała energia kwietniowa. Wyzwanie miesiące. Skorpion 2023 w kwietniu. Wyzwanie miesiąca kwietnia dla was i jak najprawdopodobniej odpowiecie na to wyzwanie. Że powoli trzeba tutaj budować swoją siłę, powoli, małymi krokami trzeba dochodzić do jakiegoś sukcesu materialnego, czyli ciężką pracą. Bez tego kołaczy nie ma, prawda? Bezpiecznie, uczciwie, sumiennie. To jest jedyna słuszna droga i generalnie te sprawy materii, walczyć o te pieniądze, o taką energię po prostu bezpieczną, lojalną, uczciwą, przyjacielską. Tu widać. Wyzwaniem może być w ogóle też mężczyzna z trygonu ziemi. Bo rycerz denarów często nim jest. Byk, panna bądź koziorożec. Jak skorpion odpowie, tak jakby nie był sobą. W odwróconej śmierci jeszcze kurczowo próbuje się czegoś trzymać, boi się zmian. Niby transformuje, ale nie do końca, bo nie może, jest w połowie zatrzymany, jakby utknął. Skorpion trzyma się przeszłości, trzyma się starych przekonań. Wie, że trzeba powoli budować tą swoją bezpieczną, uczciwą, chcę podkreślić, uczciwą przyszłość. Ciężko, ciężko. Powoli do celu. Tu jest też powolne uzdrawianie. Musisz się uzbroić w cierpliwość, jeśli cierpisz na jakąś chorobę, zwłaszcza która jest chorobą nieuleczalną. Dwa razy pokazują mi się złe energie z rodzaju takiego załamania graniczącego z myślami samobójczymi. Dlatego proszę, jeżeli jest taka sytuacja, skorzystać z psychoterapii. Takiej naprawdę solidnej. U kogoś, kto się na tym zna. Bo tu sporo jest w was utraty nadziei. Przestajemy wierzyć we wszystko tak naprawdę. Boimy się śmierci, boimy się choroby, boimy się życia, boimy się gruntownych zmian. Jesteście w nastrojach takich mocno, mocno depresyjnych. O Jezu, co to za energia? Ja nie wierzę, żeby oczywiście to dotyczyło wszystkich skorpionów, ale to nie wygląda zbyt ciekawie. Spróbuję teraz zobaczyć jakąś lżejszą odsłonę, okej? Okay? Powoli do celu jakiegoś materialnego i bezpieczeństwa. I jak wy odpowiadacie? No na pewno nie tak, jakby wymagała tego sytuacja. To tak, nawet jakbyśmy tutaj bardziej optymistycznie na to spojrzeli, nie? To odwrócona śmierć, ona chce na siłę coś zatrzymać. Ale nie da się tego zatrzymać, widać. Nie da się czegoś zatrzymać. Nie wiem, człowieka, pieniędzy, jakiegoś celu innego. Nie da się. A tu kurczowo się coś powstrzymujemy. Rycerz denarów tutaj jest wielkim wyzwaniem, bo on mówi, nie można być biernym, nie? Wprawdzie powoli, systematycznie, z taką wstrzemięźliwością, ale jednak posuwamy się małymi krokami do przodu, a odwrócona śmierć to tak właściwie wszystko zatrzasnęła w miejscu, tak jakby śmierć została zatrzymana, nie? Nie ma tu rozwoju. Wy tutaj się nie rozwijacie, jakiejś sytuacji nie rozwijacie. Więc tak czy siak, no to powiedziałabym, reakcja na wyzwanie jest nieadekwatna zupełnie.
To takie są jakieś takie histeryczne takie reakcje, jakbyście się tak na oślep rzucali, tak na prawo, na lewo, tak nie wiadomo gdzie. Potraktujcie to jako przestrogę, dlatego że to nie jest wyrocznia wyryta w kamieniu. Robiąc rozkłady zawsze robimy to po to, żeby wiedzieć w tym konkretnie przypadku, co jest stratą. Wy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest naszą stratą, ewentualnie co tracimy już, co straciliśmy albo co jeszcze możemy stracić. I czy rzeczywiście musimy się trzymać tej kolejny, nie? Czy nie lepiej właśnie znaleźć coś lepszego? Na przykład lepszej pracy albo lepszego partnera, miejsca do życia i tak dalej. Czasami oczywiście też tu widzę pracę w hospicjum, w szpitalu ktoś może pracować. Bywa, że i w branży pogrzebowej, bywa, że zarządza majątkiem spadkowym, nie? I wtedy, gdyby chodziło o zarządzanie majątkiem spadkowym, to bym powiedziała cierpliwie i jeszcze długa droga, nie? I trzeba będzie poszukać jakiegoś lepszego wyjścia, bo coś tu nie gra. Co jeszcze? Takie znudzenie widzę, takie energie bardzo, bardzo depresyjne. Żyjecie tą przeszłością. Jakoś bardzo trudno wam się jest otrząsnąć z żalu po jakiejś straconej relacji albo po jakiejś innej stracie. Dlatego, że tutaj zawsze jest powiedziane, trzeba pożegnać to, co było, powitać to, co będzie. Czy to potraficie w kwietniu zrobić? Nie sądzę. Bo żeby to zrobić, trzeba po pierwsze przestać się martwić, a po drugie wprowadzać już radykalne zmiany. I wyjść z pułapki, nie? Tego schematu, tego nawyku, tego myślenia. Może tylko myślenia wyłącznie, które jest bardzo szkodliwe. Przezwyciężyć stagnację, nie? I do przodu, i do przodu. Coś musi umrzeć, coś musi umrzeć, coś musi odejść. Trzeba to zaakceptować. No dobra. A jeszcze tak myślę w takim ujęciu czysto finansowym, gdybyście w ogóle się zastanawiali, co z moją pracą, nie? Co dalej w ogóle, to ja wam powiem co. Mówię, w przypadku takiego dylematu, że jesteście bardzo niezadowoleni z pracy, którą wykonujecie. Pomijam te skorpiony teraz, które są bardzo zadowolone i wszystko im pasuje w pracy. To gdyby tu był dylemat właśnie tej walki o bezpieczeństwo finansowe, o dobrą pracę, korzyści jakieś, to przy tej odwróconej śmierci to trochę tak wygląda, jakby trzeba było zdecydowanie iść w kierunku zmiany, bo tu jest zbyt pasywnie, nie? Czasami trzyma nas tylko rutyna i nic więcej. Że tak negujemy postęp, bo tak czujemy, że mamy jakiś przymus, nie wiem, rodzinny na przykład, jakiś ekonomiczny. I ten przymus tak mocno nas tutaj w tym miejscu trzyma. I tyle. Jaka rada czasami tutaj może być, że w ogóle czasami warto ogłosić bankructwo też. Zredukować jakiś problem. Być może to jest jakaś podpowiedź. Dla nie wiem kogo, pojęcia nie mam. Dobra, sprawdzam czas i lecimy dalej. Wyzwanie miesiąca, wyzwanie miesiąca. To już było. Jak odpowiesz? Zaczęłam się zastanawiać nad tą odwróconą śmiercią i się pogubiłam chwilowo. Aha, dobrze. To co dobre teraz, właśnie, właśnie. Skupmy się na tym, co najlepsze. To jest wasza odpowiedź na wyzwanie. Trzymam się nawykowo czegoś. Okej. To, co dobre, przyjdzie do Skorpiona w kwietniu 2023. Odwrócone umiarkowanie. A znowu tak, ta przeszłość, brak kontaktu z teraźniejszością, przelewanie z pustego w próżne i takie energie chorobowe. Może w ogóle być tak, że chorujecie tutaj od jakiegoś czasu, nie ma tej równowagi, nie ma spokoju.
Te związki mogą się osobiste też wydawać takie strasznie powierzchowne. Trudno tutaj podjąć decyzję. Co by mogło być dobrego w odwróconym umiarkowaniu? A wyzwaniem jest też ta potrzeba cierpliwości, nie? Wiecie co? Żeby się nie zamartwiać i nie zniechęcać brakiem efektów po prostu. Bo widać, że efekty są w tym miesiącu kiepskie albo żadne. Tak naprawdę wszystkiego, nie? W relacjach, w leczeniu i tak dalej. Słuchajcie, macie się tym nie zniechęcać. Że po prostu mieć świadomość, że coś długo potrwa, że proces leczenia trwa długo. Dać sobie czas. Uzbroić się w cierpliwość, być wyrozumiałym wobec siebie z całą pewnością, nie mieć do siebie pretensji i tego żalu. I powinna tutaj być poprawa, nie? Przynajmniej umiarkowana, właśnie. Więc to, co dobre, to dać sobie czas. No to cały czas macie bardziej takie wskazówki niż jakiś konkret, dlatego że ja tu po prostu widzę, że coś trwa już bardzo, bardzo długo. Wymaga cierpliwości to uzdrawianie was bądź problemów, to znaczy wychodzenie z tych problemów, uzdrawianie waszej sytuacji życiowej, wymaga czasu i ten czynnik czasu jest tutaj najważniejszy, a przede wszystkim akceptacja losu swojego. Czy wy akceptujecie swój los? Czy akceptujecie swoją karmę? Czy akceptujecie swoje doświadczenia, czy tylko macie pretensje? Do siebie, do partnera, obecnego, byłego, do Pana Boga, do Anioła Stróża, do swojej matki. Czy wy macie pretensje? Czy wy, mimo wszystko, doceniacie to swoje życie? Bo ja widzę, że to jest największym problemem: zaakceptować swój los, zaakceptować czas. Zaakceptować chorobę jako część doświadczenia, zaakceptować, że moje ciało nie jest doskonałe i na przykład choruję, i zaakceptować moją kobiecość, bo to jest też kobieca energia, która nie współgra z tym wszystkim. Co będzie dla Was dobre? Znowu wskazówka, żeby w tej patowej jakiejś sytuacji między Tobą i kimś nie trwać. Za wszelką cenę nie próbować też tworzyć relacji, kiedy się jej nie da stworzyć. Może chodzić też o biznes, niekoniecznie romantyczne związki. Za dużo tu jest napięć, za dużo frustracji, wręcz depresji. Tu mamy wstrzemięźliwość, która jest mocno na bakier, że wy tu macie, nie panujecie, po prostu nie panujecie nad jakimiś popędami. Nie potraficie pogodzić właśnie tego konfliktu, tych interesów, tych różnych pragnień, nie? Są ciągłe takie pretensje, pretensje do wszystkich. Trzeba znaleźć równowagę, to będzie konieczne. Wzmocnić samoocenę, pewność siebie, bo to siadło, siadło bardzo mocno. I zachować cierpliwość, bo niespójnych elementów nie da się połączyć, masz powiedziane. Ludzi, którzy do siebie nie pasują, albo ciebie i pracy nie pasujesz, nie? Więc takie dolewanie oliwy do ognia nie ma sensu, masz tu powiedziane. Nadzieje i obawy, Skorpion, w kwietniu 2023. Na co masz nadzieję, bądź czego się obawiasz? Ja myślę, że nadzieję na stabilizację szeroko pojętą. Chyba, że się obawiasz czyjejś chytrości, sknerstwa i zamkniętego serca, że to serce się nigdy nie otworzy, bo tu mamy skąpca i finansowego, i emocjonalnego. A nadzieja, no po prostu na stabilność finansową, na dobre pieniądze, na to, że mogę być dumny z tego, co posiadam, co mam. Na dobry wynik finansowy, na materię, nie? Na swoje cztery ściany, własny dom. No to jest nadzieja, nadzieja. Obawa, no, że możesz przy okazji stracić jakieś pieniądze, nie? Możesz się bać ludzi egoistycznych, skąpców, którzy po prostu nie umieją się dzielić, nie chcą się podzielić czymkolwiek, ani emocją, ani pieniędzmi.
Przyczyna zdarzeń miesiąca. Kwiecień 2023 dla Skorpiona. Przyczyna zdarzeń miesiąca. W przyczynie macie tańce, hulanki, swawole, czegoś było za dużo. Niewierność, zdrada, niewłaściwy tryb życia, zazdrość, rozczarowanie partnerem. Mówię o jedną osobę za dużo. Było bądź jest. Albo taka zgorzkniałość, ta depresja, nie? Długo chorujemy, bo nie potrafimy cieszyć się z życia. Nie akceptujemy tego, kim jesteśmy. Nie przyjmujemy naszego losu. A przyjąć los, to przyjąć wszystko. Nawet to, co nie wyszło, się nie udało. W przyczynie może być takie zgorzknienie. Tu pan i dwie panie. Niszczy stały związek przygodnymi romansami. Wciąż i bez przerwy. Popędy, popędy, popędy. No i tak sobie pędzi. Gdzie go to doprowadzi? Do ściany. Dojdzie. Może już doszedł. No cóż, wolny wybór, co kto sobie ceni, ale ja wam powiem, że to jest droga donikąd. I może czas się opamiętać. Mówię teraz do panów skorpionów, którzy mają konkretnie tą sytuację zdrad małżeńskich. Po co? Po prostu, jak chcemy sobie tak żyć przygodami, to najprostszym wyjściem jest rozwieść się z żoną i sprawę stawiać jasno, nie? Wtedy nikogo nie oszukujemy. A tu jest oszustwo pokazane. Nikt nie zasługuje, żeby być oszukiwanym. Nie, nie jest to, to nie jest żadna opcja. Pod rozwagę, kochane skorpiony. Tu jest problem, duży problem z emocjami. Czasami problem z alkoholem. Z używkami, z takim życiem marzeniami, takim, wiecie, właściwie to odrealnienie, takie oderwanie od rzeczywistości. Bardzo tutaj mogą być różne przyczyny zdarzeń. W każdym razie, zobaczcie, to co dobre, to jest to większa praca nad umiarkowaniem, a tu jest właśnie nieumiarkowanie. Symbolicznie pokazane w romansach, w tym... Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, nie tańce, hulanki, swawole, ale wiecie, może być też inna opcja, lżejsza, po prostu dużo lżejsza, że zwyczajnie w podstawie, w przyczynie jest tęsknota za prawdziwą przyjaźnią, że chcesz przynależeć do jakiejś wspólnoty ludzi. Ale ja widzę, że coś tu nie wyszło, bo tu było kilka srok za ogon. Tu najprawdopodobniej było takie czekanie też, że z nieba coś samo spadnie. Coś nie przyniosło satysfakcji. Albo projekt, albo ta młoda osoba, albo po prostu jakaś relacja. Bo widać takie oddalanie się od siebie i... A może też już skorpion wydoroślał? Wydoroślał i stwierdza, że jakieś towarzystwo przestaje ci odpowiadać. Tylko że widzę, że nadal tkwisz w tym samym miejscu w odwróconej śmierci. Jest powiedziane, przyjrzyj się swoim relacjom z ludźmi, tak? Czy one pochłaniają twój czas? W jaki sposób? Czy ty się spotykasz z przyjaciółmi, czy z wrogami? Kogo ty tak naprawdę spotykasz na swojej drodze? I czy akceptujesz swój los? I co robisz, żeby ten los zmienić? No, tydzień, jaki tydzień? Miesiąc, miesiąc. Miesiąc dość taki... No to tak w rycerzu denarów to jest wyzwanie, nie? Pracować wytrwale, wszystko powoli, drobnymi kroczkami, być uczciwym, tworzyć bezpieczne sytuacje, nie ryzykować. Wszystko ma być uczciwe, sumienne. Popracować nad materią, nad stabilnością życia, no. Ciężko widać. Dobrze, dalej, kochani moi, czyli... wynik, z czym wychodzicie z kwietnia. Skorpiony, wynik, jak miesiąc kończycie, a kończycie miesiąc w energii dziesiątki denarów, czyli jakichś zakończeń dotyczących spraw finansowych, może całego rodu, bo tutaj mamy takie energie dobrobytu i stabilizacji, dziedziczenia majątku, czy w ogóle, tak, zajmujemy się sprawami rodziny, albo musimy, bo tu już jest czas na zmiany, już ten czas woła. Generalnie dobra energia w kontekście wszystkiego tego, co tutaj wcześniej było, zwłaszcza, że jest nadzieja na 4 denary, to powiedziałabym, że końcówka miesiąca zapowiada się
dość dobrze, bo tutaj mamy energię, która wciąga w całą rodzinę, bądź korporację, bądź tutaj to miejsce pracy, którym jesteście. Ale tu rodzina akurat jest pokazana, wielopokoleniowa. Widać, nie? Dziadek, matka, ojciec. Bo tu chodzi o te dziedzictwo, o to dziedzictwo, o ten skarb rodowy, te psy, koty i tak dalej, nie? O co tutaj chodzi? Że tu będzie taka energia w końcóweczce miesiąca wyrównująca te wszystkie kanty, które były wcześniej, i mam nadzieję, że tu będzie coś lepszego, coś przyjemniejszego, ponieważ w dziesiątce my mamy poczucie takiego dobrobytu, takiego spełnienia. Może coś kupicie, nie wiem, może tak być. Mogą być to jakieś operacje w obrębie właśnie rodziny. Tu się cieszymy domem, tu się cieszymy rodziną, tu się cieszymy, nie wiem, czasem nawet jakimś luksusem, luksusową willą. Spotykamy się z przyjaciółmi, z rodziną. Jeszcze przyczynie zdarzeń tak mi przyszło do głowy, że Skorpion nie musi tu nic mieć na sumieniu, że czasami może być tak, że właśnie pracował, pracował, pracował i w ogóle nie miał życia towarzyskiego. Też może być tak. Jeszcze inna odsłona. I wtedy w końcówce miesiąca właśnie spijamy tę śmietankę, że praca się opłaciła, nie? Bo żyjemy tu w jakimś luksusie, mamy rodzinę, partnerkę inteligentną, mamy tutaj wszystkiego pod dostatkiem i jeszcze możemy się tym dzielić z innymi, nie? Co jeszcze może być? Może być jeszcze w końcówce miesiąca coś zupełnie innego, czyli po prostu cieszymy się wolnym czasem. Może poświęcicie część pieniędzy na cele charytatywne, a może w ogóle wykonujecie jakąś pracę charytatywną, bo tu czasem mamy, nie? Działalność charytatywną, przedsiębiorstwo, które zorientowane jest na pomoc innym ludziom. To w końcówce miesiąca z tego macie dochód, czy przyzwoite pieniądze po prostu, które wam dają bezpieczeństwo i satysfakcję. Koniec, kropka. Jakaś część skorpionów może tutaj starać się o dzieci po prostu. O dzieci się może starać jeszcze. Może nie ma, a może ma, zabezpieczyć interes dzieci. Po prostu. No dobrze. I zobaczymy teraz wynik. Nie wynik, tylko radę i przesłanie. Radę i przesłanie. Rada i przesłanie dla Skorpiona. Dwa w jednym, kwiecień. Ach, widzę dużo zmęczenia w tych kartach i sama się zmęczyłam czytając. Jakieś ciężkie to czytanie jest dla mnie bardzo. Aż się przejęzyczam, czuję, wiecie co, taki ścisk w żołądku, jak robię to czytanie dla was. Nie wiem, taka się czuję wręcz wyczerpana tym czytaniem. Jakby się ta energia wasza mi udzielała, bo jak robię czytania, to ona mi się naprawdę udziela. Rada. Żeby tak zejść do środka i tak przemyśleć sobie różne rzeczy. Gdzie jestem teraz? I czego tak naprawdę chcę? Dużo jest tu takich właśnie rozczarowań, tych rozterek sercowych, nie? Tęsknimy za partnerem, jesteśmy apatyczni. Rada, żeby nie brać tutaj pierwszego lepszego kielicha z brzegu, czyli jakiejś tam propozycji, która do was może przyjść. Trzeba się tutaj zastanowić nad wszystkim. Ma być wstrzemięźliwie, ma być powoli. Macie budować tę swoją czwórkę. Czwórkę, czyli ten swój stabilny fundament, nie? Emocjonalny, rodzinny, zawodowy, jakkolwiek. Nabrać dystansu do problemów. I żeby to zrobić, potrzebny jest spokój. Wypocznij, usiądź pod tym drzewem, idź na łono natury, pooddychaj, pomedytuj, uspokój myśli, emocje. Spróbuj tutaj pomyśleć, czego ci teraz najbardziej potrzeba. Poszukaj jakiejś alternatywy, też leczenia, jeżeli to zdrowie nie domaga. Tu mamy konieczność takiego usunięcia się w cień. Powiedziane jest, że najlepiej w kwietniu po prostu odpocząć. Może być czasem nudno, może brakować jakiegoś takiego natchnienia czy inspiracji, i nie szkodzi. Nie szkodzi. Naładuj akumulator. Widać, że już po prostu nosem po ziemi ryjesz. Czujesz takie osaczenie. Więc
pobądź trochę sam sama. I jeszcze tutaj widzę, że jakaś relacja jest do przewartościowania, romantyczna. Czasem mamy tu taką przestrogę przed takim bezkrytycznym podążaniem też za nowo poznaną osobą, za nowym uczuciem. No niestety, idealnych partnerów nie ma. I tu jest powiedziane, nie spiesz się, pobądź trochę sam sama, zanim znów się zaangażujesz uczuciowo, bądź jakkolwiek inaczej, tak? Pobądź trochę sama, sam w tym miesiącu. Odpocznij, naładuj akumulatory. Wszystkiego dobrego, skorpionki. Trzymajcie się ciepło. Pa!